dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na nowy odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest aktorka Karolina Gruszka. Dzień dobry. Cześć Karolino, cześć. Dzień dobry. Karolino, jesteś aktorką teatralną, filmową, trochę emigrantką, obywatelką świata można powiedzieć, kobietą, która żyła tu i tam. Czujesz się obywatelką świata? Czy kobietą międzynarodową? Czuję się obywatelką wszechświata. O, dobre, dobre. No i wspaniale jest zatrudnić artystkę, ponieważ zawsze odpowiedź będzie taka, jakiej się nie spodziewasz. Nie, ale poważnie mówię, mieszkałaś w Rosji, twój mąż jest Rosjaninem, uprawiałaś tam zawód aktora, co wydaje się, że zawsze ten akcent jest no, pewnego rodzaju wyzwaniem. Niezależnie od tego, czy jesteś cudzoziemką pracującą w Hollywood, czy Polką pracującą w Rosji, zawsze słychać trochę, czy publiczność słyszy jakiś zaśpiew. No tak, ja grałam rzeczywiście w teatrze przez kilka lat tam i ten akcent nie był problemem i wiem, że dla publiczności rosyjskojęzycznej nawet był przyjemny. Ten taki polski jakiś element jest, bo to różnie bywa, ale to już od nas nic nie zależy, to po prostu jest kwestia tego, jak inni ludzie to słyszą, władający językiem. Natomiast ja, że w ogóle mi się tak, wiesz, życie zawodowe układało do tej pory, że sporo gram w różnych językach. Nie tylko po rosyjsku. Po rosyjsku mówię, więc jest mi bardzo łatwo grać po, po rosyjsku. Jest mi stosunkowo łatwo grać po angielsku. Ja mówię trochę po francusku, więc jeszcze też, ale już trudniej, bo mam mniejszą praktykę na co dzień. Ale ja też gram w językach, których ja w ogóle nie mówię. To jest w ogóle, sobie nie wyobrażam tego. Czyli uczysz się fonetycznie na pamięć, czy jest to dubbingowana rola jakoś? Bo to nie dubbingowana. Nie dubbingowana. Ja grałam jeszcze w takich hardkorowych językach. Po islandzku, po kazachsku, po uzbecku. Nie, no to jest hardcore prawdziwy. Jidysz. No to polega zazwyczaj na tym, bo każdy ma jakąś swoją metodę, że ja pracuję z coachem, który mi tłumaczy słowo po słowie, co oznacza. Potem mi pokazuje, jak się akcentuje mniej więcej zdania, żeby to miało sens i żeby to jakoś coś znaczyło. To, co chcemy, żeby znaczyło. Dalej on mi nagrywa raz powoli bardzo, żebym ja się osłuchała, zrozumiała, jak się wymawia, a potem już w normalnym tempie, tak jak się mówi. No i ja z tym materiałem pracuję, a potem jeszcze wpuszczam w to jakieś swoje emocje jest to ciekawe. To jest najtrudniejsza rzecz na świecie dla aktorki. Nie. To nie jest najtrudniejsza rzecz na świecie. To jest ciekawe. To jest ciekawe, bo każdy język ma inną trochę energię i co innego się w aktorze uruchamia. I w jednym języku jesteś bardziej delikatny i miękki i jakiś taki spokojniejszy nawet, a w innym języku masz po prostu nagle jakąś taką antyczną energię w sobie, no kazachskie, te wszystkie, no to takie coś wertykalnego bardzo się uruchamia, że ja miałam takie momenty, że się czułam jak jakaś wiedźma, która odprawia jakieś czary, jak mówiłam w tym języku. Bardzo to jest ciekawe. Wiesz, ale ciekawe, no bo aktor, aktorka, nie wiem, przypuszczam, no interpretujecie tekst i to jest pewnego rodzaju postać, którą grasz. I nagle grasz w języku, którego totalnie nie rozumiesz, który jest obcy właśnie fonetycznie, te różne dziwne dźwięki. To jest potrójna robota. No to na pewno jest duża robota. I minus tego jest taki, i to jest ważny minus jednak, przy tych wszystkich ciekawych rzeczach, o których mówiłam, minus jest taki, że nie zaimprowizujesz. No tak. Nie zaimprowizujesz tekstu, możesz zaimprowizować jakieś zachowanie, natomiast nie zaimprowizujesz tekstu. A skąd to się w ogóle bierze? No bo wiesz, no, na Islandii czy w tych krajach są aktorzy i aktorki. I skąd, wiesz, no skąd pomysł, zatrudnimy Karolinę Gruszkę, zatrudnimy polską aktorkę, która nie mówi w naszym języku, ale co tam. Nie, wiesz, to po prostu jest egzotyczne. No tak, nie, no to się bierze ze scenariusza. Ja nie gram rodowitych Kazaszek, czy tam rodowitej kobiety, która jest Islandką. Ja gram osoby, które z jakichś powodów tam przyjeżdżają i zazwyczaj to są bohaterki, które żyją tam już jakiś czas, w związku z czym władają językiem nieźle, natomiast mają jakiś tam swój akcent. No ale z tyłu sklepu skąd te castingi? Skąd te castingi? Tak, skąd jakby pomysł u ciebie, żeby w ogóle wejść w taką egzotyczną przygodę zawodową? No akurat zazwyczaj to jest tak, że po prostu spływają takie propozycje. Ktoś szuka polskiej aktorki, więc wchodzi do internetu, sprawdza sobie w tym wieku mniej więcej, patrzy sobie na filmografię, coś sobie odpala i ogląda. Interesująca jest Gruszka, chciałabym się z nią spotkać i pogadać i zobaczyć, co z tego będzie. I gadacie po angielsku, rozumiem, międzynarodowym języku. Tak. I to właśnie jest ten wątek, który też chciałam zapytać ciebie. Wchodzi do internetu i szuka i znajduje Karolinę Gruszkę. Natomiast ty nie jesteś aktorką, która jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, czy z takim ogromnym pietyzmem do tego podchodzi. Dlaczego tego nie robisz? Ja i tak uważam, że jakiś ogromny postęp zrobiłam. A dobra, ponieważ parę miesięcy temu, ja jestem prezeską fundacji i no, zostałam przekonana do tego, że jako prezeska fundacji jednak dobrze by było, żebym miała Instagrama. I założyłam parę miesięcy temu. Postów mam chyba tam 12 czy coś, więc nie jest to jakieś imponujące, ale uważam, że staram się uczyć, używać tego w sposób, który w moim zawodzie może się po prostu to do czegoś przydać. Natomiast ja też jestem w tym zawodzie od tak dawna. No właśnie. Ja pierwszy film zrobiłam, jak miałam chyba 9 lat czy coś takiego. Więc jak ktoś chce mnie znaleźć w tym internecie, no to nie musi wchodzić na te moje media społecznościowe, tylko rzeczywiście coś tam może sobie znaleźć, jakiś film. I zawsze miałam taką nadzieję, że to moja praca będzie mówić za mnie, a nie zdjęcia moje jakieś tam prywatne, mniej lub bardziej, które umieszczam właśnie chociażby na takim Instagramie. Ale powiedziałeś, że prowadzisz fundację, jesteś prezeską fundacji i to cię zmotywowało do tego, żeby otworzyć na przykład Instagram. Po to, żeby promować jakieś wydarzenia. I nagle sobie pomyślałam, kurczę, jakbym miała nie tam te 1000 coś tam osób, tylko 400 000, to mogłabym dotrzeć z działaniem fundacji trochę szerzej. No i to, ale potem mi powiedzieli, no ale to teraz to już są inne czasy, już tak szybko tych 400 to się nie da. Nie zachęcamy Państwa, budujmy te 400 na rzecz Twojej fundacji i Twojej twórczości, budujmy. Wchodźcie na Instagram i proszę followujcie Karolinę Gruszkę i wspierajcie jej fundację. A powiedz o fundacji, proszę. Fundacja nazywa się Till House, czyli Turkusowy Dom i to jest fundacja twórczego i duchowego rozwoju, którą współtworzymy z moim mężem, ale także z grupą uchodźców z różnych krajów. Oczywiście głównie w tej chwili to są uchodźcy z Ukrainy, z Białorusi, także z Rosji. Oczywiście wszyscy po jednej stronie barykady. Ale tak naprawdę, bo w ogóle naszym takim priorytetem jest integracja między kulturami, narodami, wszystkimi. Znaczy to nie jest tak, że jesteśmy tylko na ten wschodni blok jakoś zorientowani. Teraz po prostu to jest, tych osób jest w Polsce najwięcej. I działamy w takich 3 kierunkach. Działamy poprzez sztukę, głównie poprzez teatr, ale nie tylko, różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, spotkania, koncerty i tak dalej. Poprzez edukację, już w tej chwili mamy pod swoją opieką grupę dzieci, młodzieży ukraińskiej, ale chcemy też, żeby to były zajęcia, ponieważ integracja, żeby tam były dzieci również polskie i również z różnych innych mniejszości narodowych. I teraz opracowujemy cały taki program zajęć pozaszkolnych, który chcemy uruchomić niedługo. No a trzecia rzecz to są praktyki duchowe, bo ja tak bardzo wierzę w to, że budowanie świadomości siebie, kontaktu ze sobą też jest bardzo ważne. I to są uniwersalne rzeczy, medytacje, mindfulness, yoga, takie rzeczy. I ważne dla mnie jest bardzo, jak o tym myślę, żeby właśnie iść w tych 3 kierunkach, bo niektórzy się mnie pytają, ale może się zdecydujcie na coś jednego. A mnie się wydaje, że ważne właśnie, żeby pokazać, jak istotne jest łączenie tych 3 kierunków, że żeby być pełnocennym człowiekiem, to trzeba się rozwijać i ciało, i umysł, i ducha. Powiedz, jak się skontaktować z fundacją? Mamy swoją stronę internetową. Twój Instagram, to już wiemy. Mamy mój Instagram, a z Instagrama jest przejście na Instagrama Till House Fundacji. Tak. W tej chwili mamy siedzibę na Zaruskiego w przystani Warszawa. No i zobaczymy, jak to dalej będzie się rozwijało. No mam nadzieję, że... plany mamy ogromne. Ale widzę, bo tobie się już oczy śmieją, jak o tym opowiadasz. To jest taka potrzeba serca, prawda? Taka potrzeba autentyczna. Ja po prostu widzę, że jest coś do zrobienia. Zwłaszcza w tej kwestii integracji. Chociaż w ogóle też w takiej pomocy, dawaniu narzędzi ludziom. My głównie pracujemy oczywiście z młodzieżą, z młodymi dorosłymi, ale na razie i też nie tylko. Dawania takich narzędzi, które pomogą szukać w sobie odpowiedzi na pytania, kim ja w ogóle jestem, jakiegoś mojego sensu bycia na tym świecie. Bo wydaje mi się, że to z kolei pomaga jakoś spokojniej w tym świecie funkcjonować. No zwłaszcza jak ja obserwuję, sama mam córkę i widzę, na co narażone są dzieci, na dzieci i młodzież, na jakie przebodźcowanie, zresztą my też przecież, tak. Jakie w konsekwencji to powoduje różne problemy natury psychicznej. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby się tym zająć. I bardzo ważne, żeby się zająć integracją, bo uchodźców będzie coraz więcej i nie wybudujemy tak wysokiego muru, żeby to zatrzymać i chyba nie o to chodzi. A jakiegoś takiego programu, który ja bym widziała i który byłby dla mnie jasny, jak można by było z tym pracować, ja na razie nie widzę. Więc wydaje mi się, że takimi małymi kroczkami, no nasza fundacja chciałaby mieć jakiś wkład w to, żeby się tym zajmować. Skąd pomysł na tę fundację? Sama fundacja w ogóle powstała wiele lat temu, tylko ona wtedy powstała z taką myślą o produkowaniu spektakli. I my produkowaliśmy przez lata spektakle po to, żeby być trochę bardziej niezależnymi, po to, żeby móc robić spektakle na własnych warunkach. Natomiast jak wybuchła wojna, no to się okazało nagle, że wokół nas... Wojna w Ukrainie. Tak. Że mój mąż jest Rosjaninem, jest dramaturgiem, on ma polskie obywatelstwo w tej chwili, od 2014 roku mieszkamy w Polsce. Natomiast jego sztuki były grane zarówno w Rosji, jak i w Ukrainie, jak i na Białorusi, no w ogóle tak naprawdę w całej Europie. Ale mówię o tych trzech krajach. Dlaczego? Dlatego, że była cała grupa młodzieży, która była wychowana na tych jego tekstach. I bardzo wielu z nich, jak wybuchła wojna, przyjechało do Warszawy i nawet nie znając go osobiście, zaczęła się zgłaszać do nas i z takim pytaniem, a jak tu być, co tu robić. I absolutnie wspaniali ludzie z bardzo różnymi, trudnymi historiami za sobą. I mieliśmy takie poczucie, no, że trzeba ten potencjał jakoś wykorzystać i trzeba im pomóc i pomóc im też rozwijać się i jakoś wewnętrznie, ale też utrzymywać swoje zawodowe umiejętności, rozwijać. I też mieć jakiś wkład w to, żeby oni mogli mieć jakiś wkład w to życie w Polsce, żeby mogli robić coś, co też może będzie mogło zataczać jakieś szersze kręgi i pomagać jeszcze komuś. No i tak krok po kroku to się zaczęło jakoś układać właśnie w taką działalność. Piękne pytanie, po co tu jesteśmy? Wiesz, to takie pytanie dosyć uniwersalne, tak szczerze mówiąc, nie tylko dotyczące integracji, czy tylko każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jesteś uchodźcem, czy uchodźcą, uchodźczynią, czy nie. Karolina, jesteś aktorką, jesteś no, taką filantropką czy działaczką na rzecz dobra innych. Jesteś też chora. Powiedziałaś o tym, wiem, że na jednym oddechu powiedziałam, zabrzmiało dosyć upiornie, ale wiesz co, ja cię podziwiam i uważam, że to jest ogromnie ważne, potrzebne i odważne takie trochę w Polsce, żeby powiedzieć tak, mam stwardnienie rozsiane, to jest choroba, która dotyka w Polsce 45 000 osób, więc to jest miasto, to jest dużo ludzi bardzo. Jest chyba po pierwsze niezrozumiała, po drugie trochę bagatelizowana, albo z kolei traktowana jako wyrok. Czyli coś takiego, że za chwilę dana osoba będzie miała taką niepełnosprawność, że nie będzie w stanie samodzielnie żyć. Opowiedz trochę o tej chorobie i czy ta choroba cię jakoś marginalizuje z życia zawodowego? Ewidentnie nie, proszę Państwa, ale takie pytanie, wiesz, czy czujesz na przykład, że nie jesteś zapraszana, bo ludzie się boją, że nie wiem, wiesz, taka... Że się zarażą. Że się zarażą też byłoby absurdalne, ale że, nie wiem, wiesz, miała atak choroby, wiesz, taka niewiedza, która może powodować pewnego rodzaju dyskryminację, bo to tak jest, że często osoby chore są dyskryminowane. Może ja zacznę od tego, dlaczego ja w ogóle zdecydowałam się na to, żeby o tym opowiadać. Bo ja nie mam absolutnie potrzeby dzielenia się intymnymi szczegółami z historii. To wiemy, na przykład po twoim Instagramie. I jednak pewnie proces chorowania na coś jest takim procesem dosyć intymnym. Bardzo. Ja jestem z natury introwertyczką, więc raczej staram się takich rzeczy unikać. Natomiast tu wydało mi się, że to jest super istotne i może być pożyteczne właśnie dlatego, żeby odczarować tę chorobę i żeby uświadomić nam wszystkim, że to jest zupełnie inna sytuacja niż była jeszcze 20 czy nawet 10 lat temu. Czy nawet, to się zmienia bardzo dynamicznie. Pewne rzeczy wyjaśniły się i jakieś znalazły swoje pozytywne rozwiązanie w lipcu tego roku. A mówię o tym, że te najbardziej nowoczesne leczenie jest od lipca dostępne za darmo właściwie dla każdego, kto jest po pierwszym rzucie choroby. Czyli w ramach refundacji można się leczyć. W ramach refundacji za darmo można te najlepsze, najnowsze leki w tej chwili w Polsce dostać. Więc Polska wreszcie stała się krajem przyjaznym dla osób ze stwardnieniem rozsianym. No i teraz o co chodzi? Właśnie, o co chodzi? O co chodzi? Mi jest łatwiej, bo stwardnienie rozsiane ma są dwa rodzaje. To bardziej popularne i to też, na które ja choruję, to jest ta postać rzutowo-remisyjna. Czyli jest rzut choroby. Ten rzut może być bardzo różny, bo to mogą być zaburzenia związane ze wzrokiem, z koordynacją, z czuciem ciała, z jakimiś mrowieniami, poczuciem równowagi, zaburzenia równowagi i tak dalej. I później zazwyczaj ten pierwszy, drugi nawet rzut, one się cofają do zera. No i potem cały myk polega na tym, żeby nie powiedzieć sobie, po pierwsze, żeby pójść do lekarza i dostać tę diagnozę, że to jest to, bo to niekoniecznie... No nie, ty dostałaś inną diagnozę, tam ci drętwiała ręka i powiedział ci lekarz, że coś... A nie, to w ogóle na początku, tak, to w ogóle na sam początku, ja miałam jakieś drętwienia kciuka, no ale to ja sama nie byłam pewna, to i do tej pory ja nie mam 100-procentowej pewności, pewnie to był jakiś pierwszy symptom. Natomiast przy pierwszym takim poważnym rzucie, ja przez to, że mój tata na przykład choruje na stwardnienie rozsiane, ja znałam tę chorobę. To nie jest genetyczne. A nie, czyli to jest podobno nie. Jest. Podobno jest to zbieg okoliczności, podobno to jest jakieś tam uwarunkowanie, które coś może sprzyjać, że rzeczywiście w rodzinie, ale... Natomiast ja bardzo dobrze znałam tę chorobę dzięki temu. I jak u mnie się pojawiły jakieś objawy, no to ja wiedziałam, że ja muszę iść do neurologa i ja przyszłam i powiedziałam, że ja chyba to mam, że ja chyba mam stwardnienie rozsiane. No to się właściwie nie zdarza, to bardzo rzadko się zdarza, że człowiek sam wpadł na taki pomysł. Pacjent przychodzi z diagnozą, ale znasz to po prostu z domu, tak? Znam to po prostu z domu. I teraz bardzo ważne jest, żeby kiedy się pojawiają takie różnego rodzaju zaburzenia natury neurologicznej, takie, że jak robimy sobie podstawowe badanie neurologiczne palcem do nosa, przejść po linii prostej, jakieś młynki i tam... A ty robisz to, czy nie robisz tego? Nie, to ja wszystko robię, tylko jak w momencie jak jest rzut, no to nagle się okazuje, że z czymś z takich właśnie podstawowych rzeczy możesz mieć problem. No to jeżeli jest taki problem, nawet trochę, to trzeba szybko iść do neurologa, trzeba się zbadać i rzeczywiście trzeba dążyć do tego, żeby dostać jakąś diagnozę, znaczy nie bagatelizować tego, że to przeszło, no to znaczy, że przeszło i nie wróci. My często w ogóle bagatelizujemy. Więc pierwsza rzecz to jest diagnoza, a druga rzecz to jest to, żeby jak najszybciej włączyć leczenie. Bo te leki, które my mamy dostępne, one nie leczą. One nie... Jeżeli zatrzymują rozwój choroby, tak? One zatrzymują, one blokują, one nie dopuszczają do kolejnych rzutów. Więc jeżeli weźmiesz je w momencie, kiedy rzut cofnął się do zera i czujesz się w 100% tak, jak się czułeś wcześniej, zaczynasz brać te leki i masz, no pewnie nie 100%, ale bardzo dużą szansę, że po prostu nic nigdy więcej ci się nie powtórzy. Czyli jednak... I że będziesz sobie funkcjonować jako zupełnie zdrowa osoba. Która ma stwardnienie rozsiane, ale jest na lekach, w związku z czym nie będziesz mieć tego ataku czy tego rzutu choroby. Tak, i to też jestem... jak ty powiedziałaś, jesteś chora, to ja oczywiście wiem, że ja mam tę chorobę, natomiast ja w ogóle nie myślę o sobie w kategoriach osoby chorej. Bo ja czuję się w 100% normalnie. Ale to jest wspaniałe. I ja biorę swój lek raz na pół roku. Co też jest... Dobra, czyli źle powiedziałam. Powinnam powiedzieć, masz przewlekłą chorobę. To jest coś innego jednak. Żyjesz z przewlekłą chorobą, jest szereg przewlekłych chorób i to jakoś nie wpływa szczególnie na twoje... Nie wpływa. Jedyne, o czym ja muszę pamiętać, to o tym, żeby raz na pół roku wziąć lek, żeby raz na rok zrobić rezonans. Jakieś tam badania krwi są przy okazji, no ale to wszystko z NFZ-u jakoś tam mi się jest i... Tyle właściwie. No oczywiście, że jak się doświadczy, jak się ma świadomość tego, że taką chorobę przewlekłą się ma, no to człowiek trochę bardziej może zaczyna o siebie dbać. Tak? A zaczęłaś bardziej się dbać? Mi się wydaje, że ja już wcześniej w miarę o siebie dbam, natomiast rzeczywiście to, nad czym ja zaczęłam dużo myśleć, to jest poziom, ilość stresu w moim życiu. Bo no też dieta, jesteś wegetarianką, prawda? No tak, ale to byłam wcześniej wegetarianką. Czyli stres, czyli żeby nie bodźcować się tak strasznie, o czym mówiłaś. Żeby być czujnym na takie momenty, bo ja tak lubiłam tak już, wiesz... Podkręcić śrubę. I mimo tego, że się stresowałam, mi się wydawało, że jak ja wezmę na siebie jeszcze więcej, to że to jest przekraczanie granic, że to jest odwaga i że to mi pozwala iść jakoś jeszcze gdzieś w jakieś kierunki, których ja nie znam. I częściowo to jest prawda, tylko trzeba być bardzo bo w lęku też nie ma nic złego i fajnie jest z tym lękiem pracować i rzeczywiście nie pozwalać, żeby on nas paraliżował i sprawiał, że nie podejmujemy jakichś odważniejszych decyzji. Ale co innego jest taki lęk, a co innego jest jakiś permanentny stres, który jednak któremu ja uważam, że trzeba się zawsze przyglądać i jak coś takiego się pojawia, to jednak próbować tam drążyć, gdzie jest to źródło i czy to na pewno musi w ten sposób wyglądać. Tylko czy my nie jesteśmy teraz trochę tak głodni tego stresu? To paradoksalnie brzmi, ale wiesz właśnie, że przekraczać granice i szybciej, i dalej, i lepiej. Trochę współczesny świat tego od nas wymaga, szczególnie w twoim zawodzie. Tak myślę, że w zawodzie, wiesz, z jednej strony artystycznym, ale z drugiej strony takim, że bez przerwy trzeba gdzieś być i bez przerwy trzeba coś robić. Jak nie sztuka, to serial, jak nie serial, to film. W tej chwili wszedł twój najnowszy film do kin. No to jest taka pogoń bez przerwy. No, ja myślę, że po prostu każdy musi nauczyć się swojego organizmu. Swojego organizmu. Ja lubię adrenalinę. Ja lubię, jak się dużo dzieje. Ale na przykład ja nie lubię się stresować. Ja nie lubię budzić się z tym takim czymś. I to uważam, to wiem, że to dla mojego organizmu nie jest dobre. To nie znaczy, że mi się to teraz nie zdarza, bo mi się zdarza. Tak, oczywiście. Tylko jak mi się to zdarza, to ja zaczynam jednak szukać możliwości wyeliminowania tego właśnie czegoś, bo to czuję, że jest destrukcyjne. Natomiast rodzaj takiej adrenaliny i podekscytowania jakiegoś i poczucia jakichś nowych wyzwań jest super. No ale właśnie a propos stresu. Wszedł teraz do kin dosłownie kilka dni temu Święto Ognia, twój ostatni film, w którym grasz. Czy to jest stres, kiedy jesteś na planie i de facto grasz? Czy to jest stres, kiedy już jest premiera, ten moment, kiedy publiczność zobaczy ciebie i film, w którym grasz? Nie, to w ogóle nie są te stresy. Co w ogóle nie są te stresy? Ja kocham uprawiać swój zawód. Ja kocham być na planie. Ja oczywiście trochę się stresuję pierwszego dnia, kiedy jeszcze nie wiem, co to... Nowa ekipa, nowe... Wszystko, tak. Ja jako introwertyczka to też, żeby się jakoś w tej grupie odnaleźć i tak dalej. I w ogóle, czy to, co sobie wymyśliłam na tę rolę, jak to zadziała, w ogóle jak z partnerem, coś. To są takie... Ale to nie jest ten rodzaj stresu, o którym ja mówię. Ja mówię o takim... chorym stresie, przytłaczającym stresie, tak. Który dla mnie nie wiązał się z samym uprawianiem tego zawodu. To znaczy bardzo często to były jakieś rzeczy okołozawodowe, to była jakaś nieumiejętność czasami powiedzenia nie w momentach, kiedy wiedziałam, że są rzeczy, które po prostu nie są zgodne ze mną, a mi się wydawało, że może jeszcze... Że powinna się albo... że coś. No, to i tak mnie nauczyło dużej asertywności. Powiedziałeś dwukrotnie, że jesteś introwertyczką, wykonujesz jeden z najbardziej ekstrawertycznych zawodów na świecie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wiesz, no bycie aktorką, ja rozumiem, no jesteś cały czas na świeczniku. To jest taki zawód. Jesteś permanentnie poddawana ocenie publiczności, bo to jest taki zawód. I jak, skąd pomysł na to, żeby być aktorką, będąc introwertyczką, chociaż wielu aktorów twierdzi. No właśnie, no nie odkryjemy tutaj jakiejś wielkiej nowej prawdy. No bardzo wielu moich kolegów to są i koleżanek to są introwertycy, introwertyczki. I myślę, że ten zawód jest jakimś takim pięknym narzędziem do tego, żeby trochę tak wychodzić sobie z tego, z tej szuflady. Ale jako kto inny, więc tak może właśnie... Wiesz, dla mnie jest bardzo, bardzo ciekawe, że ja będąc na scenie, czy grając jakąś rolę w filmie, że ja nagle uruchamiam w sobie takie energie i taki temperament, którego na co dzień nie używam. Bo nie czuję potrzeby, bo gdzie indziej jest moje centrum. Ale jest to bardzo ciekawe, móc spróbować trochę inaczej. Móc trochę zbliżyć się do emocji, które na co dzień się we mnie spontanicznie nie uruchamiają, bo uruchamiają się inne. Ale to jest ciekawe powiedziane. To twoje centrum zawodowe czy artystyczne, no ale później idziesz do sklepu, jesteś rozpoznawalną, popularną aktorką. Ludzie cię zaczepiają. Czy to jest, wiesz, no, a twoje introwertyczne inne centrum mówi, dziękuję, wolałabym tego nie mieć? Czy to mówi? To znaczy, tak, myślę, że to, o czym wspomniałaś dzisiaj na początku naszej rozmowy, że ja nie jestem tak aktywna w tych sieciach społecznościowych, na tych ściankach i tak dalej, to trochę bardzo pewnie wynika właśnie z takiej potrzeby chronienia tego swojego życia prywatnego. Mhm. W związku z czym ja nawet jeżeli spotykają mnie takie sytuacje, o których ty mówisz, że ktoś mnie rozpoznaje, to zazwyczaj to są ludzie, którzy albo widzieli mój film, no tak, albo byli na moim spektaklu. Mhm. I zazwyczaj to są bardzo miłe spotkania. Oczywiście może być tak, że ja akurat mam doła i nie chcę z nikim rozmawiać, albo jestem zmęczona, albo coś. Mhm. Ale mimo wszystko to nie jest ani jakieś nachalne, ani nieprzyjemne. Mhm. Zazwyczaj to są spotkania, które mnie jakoś pozytywnie doładowują energetycznie, emocjonalnie, bo też umówmy się, ludzie, którzy przychodzą na mój film i myślą sobie, ale ona beznadziejnie zagrała. Jak zobaczą mnie na ulicy, no to raczej do mnie nie podejdą, prędzej przejdą na drogi. Pani Karolina, zagrała pani beznadziejnie. Tak, czyli to są na ogół gesty sympatii, prawda? Tak, więc tak, i to jest tak. Bardzo miłe, szczególnie w tym zawodzie, który też jest takim zawodem, że robisz to dla ludzi po to, żeby ludzie też mieli jakieś emocje i cenili twoją pracę. Karolina, czy ty jesteś feministką? To ja myślę, że każda kobieta dzisiaj współcześnie jakiś taki rys w sobie odnajduje i ja też go w sobie odnajduję. No niestety myślę, że nie każda. Ubolewam, bardzo bym chciała, żeby każda. No może masz rację, ale wydaje mi się, że jak tak świadomie popatrzeć na to, jak to wygląda, jak wygląda sytuacja kobiet, czy w Polsce na przykład, no to trudno się nie utożsamić z tym z pojęciem feminizmu. Natomiast no dalej to jest pytanie o to, jak rozumiemy feminizm, tak, i każdy z nas go rozumie troszeczkę inaczej. Ja jakoś tak bardzo jestem ostrożna przy stosowaniu takiego ostrego języka, dlatego że ja bardzo szukam, wydaje mi się, że i tak jesteśmy tak wszyscy spolaryzowani tutaj, że bardzo ważne jest, żeby z tymi naszymi feministycznymi postulatami docierać nie do tych, którzy sami są feministkami, czy mężczyznami, którzy wspierają feministki, feministami, tylko żeby docierać do tych, którzy nie wiedzą, którzy się trochę boją właśnie takiej jakiejś takiej energii agresywnej często dokładnie. No, tak myślę, żeby szukać jakichś sposobów, żeby po prostu ze sobą rozmawiać o tym, o naszych potrzebach, o tym, gdzie czujemy jakąś niesprawiedliwość, gdzie czujemy jakieś niespełnienie, gdzie czujemy, że po prostu trzeba by było coś jeszcze tutaj zmienić. A wiesz, język, którym teraz o tym mówisz, to jest taki język właśnie łagodności i takiej inkluzywności, to dzisiaj się mówi, to słowo trochę dziwnie brzmi po polsku, ale takiego włączania wszystkich. Mi się wydaje, że my nie do końca umiemy tak mówić. Też mi się tak wydaje. I jest też taki rodzaj narracji, że już tyle byłyśmy spokojne i grzeczne, tak? Że teraz nie koniec i ja rozumiem tę złość. Tylko zastanawiam się nad efektywnością takiej narracji. I wydaje mi się, że kurczę, warto przynajmniej równolegle próbować prowadzić rozmowę trochę spokojniej. I próbować też usłyszeć drugą stronę, dlaczego ten feminizm budzi taki lęk. Co konkretnie? Bo jak tak się zastanowić nad tym logicznie, no to właściwie... No tak fundamentalnie feminizm jest o tym, że kobiety i mężczyźni są równi. Tak w jednym zdaniu. No właśnie, więc dlaczego jest taki opór z tej drugiej strony? I żeby spróbować o tym porozmawiać, żeby jakoś się spotykać i no, ja jakoś bardzo wierzę w to, w taki rodzaj rozmowy i ciągle w niego wierzę. Właśnie widzisz, twoja wrażliwość taka artystyczna tu przemawia. Być może wrażliwość aktywistek i aktywistów jest bardziej agresywna i ta agresja jest niepotrzebna. Ja myślę, że aktywistki też są bardzo potrzebne, tylko każdy z nas pełni jakąś rolę i widzi siebie w jakiejś roli. Tak. Ja czuję, że moja rola jest trochę inna, że ja jednak bardzo, bardzo, bardzo chciałabym poprzez dialog i bardzo, bardzo chciałabym poprzez jakąś takie świadome budowanie tego dialogu i spokojne. Bo ja jakoś wierzę w to, że żeby druga osoba mogła cię usłyszeć, to najpierw w ogóle trzeba się zobaczyć jak człowiek z człowiekiem, który w sumie w środku gdzieś ma bardzo coś właściwie takiego samego. Taką potrzebę w środku, to taką samą. Znaczy, że gdzieś, jak popatrzymy sobie w oczy, to jest coś takiego, to już to nie jest tobą i mną, że jesteśmy łączy, już my. No. Wiesz, ale tak patrząc już, ponieważ ja jestem po tej stronie aktywistycznej, bardziej. Staram się, zgadzam się z tobą i uważam, że ta agresja jest niepotrzebna i polaryzuje i tylko powoduje jeszcze większego jeża, że nawzajem się jeżymy i to zamiast dialogu i pójścia krok w przód, to się cofamy. Natomiast, wiesz co, no są niesprawiedliwości takie też w twoim zawodzie. W Polsce ja tego może mniej, nie wiem, ale że kobiety aktorki zarabiają mniej niż mężczyźni aktorzy za podobną rolę, że jest dyskryminacja ze względu na płeć. No w biznesie jest luka płacowa, to w ogóle nie ma o czym mówić. Po prostu ona istnieje. Ty grasz dużo też za granicą. Czy ty dostrzegasz jakąś taką różnicę w traktowaniu kobiet i mężczyzn, aktorek i aktorów? Czy nie widzisz tej dyskryminacji gołym okiem? No w Hollywood się o tym mówi bardzo głośno, że aktorki, które topowe, kasowe aktorki zarabiają mniej niż topowi kasowi aktorzy. Znaczy, przede wszystkim chciałabym podkreślić jedną rzecz, żeby było jasne. Spokój w dialogu i próba zobaczenia drugiej osoby nie znaczy ignorowanie problemu, nie znaczy, że nie ma w tym być pewnej stanowczości też, tak? I takiego wzięcia odpowiedzialności za to, żeby jednak doprowadzić do jakiejś pozytywnej zmiany. Tak. To jest raz, a odpowiadając na twoje pytanie, czy ja to dostrzegam, no pewnie rzeczywiście jest tak, że te płace w Polsce aktorów, one są, nie są takie równe. Ja nie mam, szczerze mówiąc, tak dokładnej wiedzy, bo ja zdaję sobie sprawę, że ja zarabiam często więcej od kolegów swoich aktorów, ale są koledzy również, którzy zarabiają więcej ode mnie, tak? No tak, ale być może to zależy od pozycji zawodowej, a nie od płci. Tak, wtedy ale wiesz, też w naszym zawodzie ta pozycja zawodowa jest czymś takim bardzo trudnym do uchwycenia na jakimś poziomie. To znaczy, no gdzie właśnie to się zaczyna, tak? No to jest tak obiektywnie jakoś ustalić, no bo jakie są kryteria? Ile osób na ciebie idzie do kina? No, trochę tak. No to wtedy trzeba to jakoś wymierzyć, sprawdzić, zrobić... No tak zwany box office, wiesz, no po prostu czy film jest kasowy, czy nie. I mówimy w tej chwili o tej takiej sztuce komercyjnej. No jest to ogromny biznes, na całym świecie ogromny biznes. Więc no gwiazdy powodują to, że chodzimy do kina na te gwiazdy. Czy do teatru, bo to... No, ale to jest bardzo... Inni mówią, że to właściwie też nie zawsze tak jest. No więc to jest takie... Ja wiem. Trudne. No, jeżeli chodzi, ja widzę jakiś ogromny postęp i bardzo mnie to cieszy, jeżeli chodzi o to, ile jest ról dla kobiet, że to się jakoś zmienia, że tych ról jest więcej. Ciągle mam wrażenie, że jest ich mniej, ale jednak jest ich więcej. Że więcej reżyserek robi filmy. Tak. Widziałaś Barbie? Widziałam Barbie. Ja nie jestem fanką tego filmu akurat. Ja nie jestem akurat fanką tego filmu. Cieszę się, że jest taki sukces komercyjny, natomiast dla mnie... Tak, reżyserki i film, który uchodzi za film pro kobiety. Ale powiedz, powiedz twoje wrażenia aktorki polskiej o totalnie spektakularnie filmie, wielkim sukcesie kasowym. Ja akurat, jak oglądałam ten film, miałam wrażenie uczestniczenia w wielkiej reklamie lalki Barbie i w próbie dorabiania do tego feministycznej ideologii. Ja akurat jestem bardzo cięta na lalkę Barbie, więc może też nie znaleźli twórcy języka takiego, który by mnie przekonał, że lalka Barbie jest bardzo pożyteczną lalką, która właśnie jest o równości i o feministycznych wartościach. Ja miałam zawsze wrażenie, że ona jednak właśnie promuje ten rodzaj postrzegania kobiety, taki trochę uprzedmiotawiający i takie ideały kobiecego piękna, które chciałabym jednak, żeby mając córkę, żeby to jednak wyglądało inaczej. I ten film absolutnie nie zmienił mojego zdania na ten temat, aczkolwiek uwielbiam i Ryana Goslinga i Margot Robbins i oczywiście widzę ogromną pracę, która tam została włożona w ten film od strony scenograficznej i tak dalej. Natomiast od strony takiej myślowej jest to film mi obcy. Ale to wiesz, to jest bardzo ciekawe zobaczyć, cały świat się zachwycił. Ja też uważam, że to jest film absolutnie marketingowy. Po prostu jest to totalnie wspaniały. Ale genialny marketing. Cały świat, sieci handlowe produkowały t-shirty, sieci fast foodów produkowały tam, nie wiem, hamburgery czy cokolwiek innego. Cały świat oszalał. To jest naprawdę też taka umiejętność biznesowa, żeby zrobić na skalę światową tego typu kampanię marketingową. Jakie ty masz plany zawodowe, feministyczne lub nie, na najbliższy czas? No teraz bardzo państwa zapraszam na Święto Ognia Kingi Dębskiej do kin, bo film jest i myślę, że wyszedł taki film i wzruszający I taki bardzo jasny. I myślę, że coś dobrego niesie. A no właśnie, opowiedz trochę o tym filmie, bo teraz mamy bardzo ciemne czasy. Właściwie pod każdym względem. Wojna w Ukrainie, w tej chwili wojna w Izraelu. Jakby świat idzie w kierunku, który nas przeraża. Kryzys gospodarczy. Wszystko jest i kino też bywa bardzo trudne. Ostatnio Zielona granica. No to szczęście, że są filmy, które są poruszają. Filmy różne. Tak, oczywiście, że tak. Natomiast mówisz, że film potrzebny i jasny, ja rozumiem, że jasny, czyli że taki trochę, że wyjdziemy z kina z jakąś nadzieją? Czy... No myślę, że tak, że on jest taki, to jest film o relacjach, to jest film o, widziany trochę z perspektywy dziewczynki chorej na porażenie mózgowe, ale dziewczyny, która znalazła w tym jakiś w ogóle sposób, taki sposób na życie z tą chorobą, że patrzy na świat bardzo pozytywnie. I mimo tego, że w tej rodzinie jest dużo trudnych emocji i tam nie wszystko mogę zdradzać, no nawet ta moja bohaterka tam wnosi pewną traumę do tej rodziny, czyli matka, no to jest o tym, jak można być ze sobą w jakiejś szczerości, w jakimś takim cieple, w takim wsparciu wzajemnym. Wydaje mi się, że jest taki bardzo prościutki ten film, a jednocześnie ma jakąś taką fajną głębię w sobie. Wspaniale, zatem zapraszamy do kin na film, który jest, nie wiem, daje nadzieję. Ja myślę, że potrzebujemy teraz też takiego oddechu trochę. Film się nazywa Święto Ognia. Tak. Potem za miesiąc wchodzi film dla dzieci. Na podstawie Korczaka, Kajtek Czarodziej, film w reżyserii Magdy Łazarkiewicz. Ja tego filmu jeszcze nie widziałam, więc trudno mi tak o nim opowiedzieć. Natomiast ze swoich doświadczeń z planu i z lektury scenariusza, no to myślę, że też takie kino trochę magiczne, trochę takie retro, ale też z drugiej strony no takich jakichś najważniejszych wartościach. Taki film, na który spokojnie można zabrać dzieci i samemu też mieć z niego przyjemność. I dalej? Dalej. I co dalej? Dalej fundacja głównie, prawda? Bo ja wiem, że twoje serce całe i twoja energia idzie w tej chwili nie w twoją pracę artystyczną czy zawód aktorski, tylko też w fundację, prawda? Też. Ja dalej wchodzę w projekt, który na razie jest Secret Project. A nie, no Secret Project, wiadomo, mówisz językiem Instagrama, proszę państwa, Secret Project. No właśnie, tak, ja się sama śmieję, jak to widzę, no, ale tak, jeszcze nie mogę o nim więcej opowiedzieć. Natomiast już zaczynamy w listopadzie, a już w tej chwili zaczynaliśmy próby, w które ja się włączę aktywniej trochę też w listopadzie do właśnie spektaklu Sorry for My English naszej fundacji. Kiedy premiera? No mam nadzieję, że jakoś na początku grudnia będzie premiera. Czyli już jesteście w rozpędzie. No zobaczymy. No, to jest przewaga robienia spektaklu nie w instytucjonalnym teatrze, że można iść od twórczego procesu i zobaczymy, kiedy będziemy gotowi, ale jakoś tak cyrkulujemy na początek grudnia. Wspaniale, trzymam kciuki. Jaki byłby twój pomysł, co dalej? No wiesz, ja w ogóle myślę, że trzeba wyjść od tego pytania, o którym już mówiłyśmy dzisiaj. To, co ja bardzo chcę robić z dziećmi i młodzieżą u siebie w fundacji. Żeby móc się czegokolwiek uczyć. Zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie tak naprawdę tyle sobie możemy sprawdzić w telefonie. Tak. Te wszystkie informacje właściwie... Po co się tego wszystkiego uczyć na pamięć? Żeby jednak zaczynać od w ogóle takiego zastanowienia się, co to znaczy być świadomym człowiekiem, czym jest otwartość na drugiego człowieka, co to znaczy wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za życie innych, za tę planetę. No to są takie rzeczy, o których w ogóle się w szkole nie mówi. W ogóle. Wow. Bardzo piękne jest to zakończenie naszej rozmowy. Ja bym dodała jeszcze... żebyśmy uczyli dzieci gospodarności i ekonomii. Ja wiem, że to brzmi może skomplikowanie, jestem ekonomistką z wykształcenia, ale to naprawdę nie jest skomplikowane, żeby wiedzieć, że jak się ma kieszonkowego tyle i wyda się połowę tego, to ile nam zostanie. I to jest ważne, bo to jest budżet domowy, budżet państwa, budżet, który potem jest wszędzie. Zatem myślę, że taka z jednej strony wrażliwość i humanitaryzm, a z drugiej strony twarde stąpanie po ziemi. No pewnie, nie, oczywiście. Przyda nam się jako równowaga, prawda? To nie w kontrze, tylko właśnie w uzupełnianiu siebie. I myślę, że trochę o tym też jest ta rozmowa. Tak, oczywiście. Ja tu mówiłam o tym, że to powinien być taki punkt wyjścia. Prawda? Do tego, żeby właśnie dalej zająć się i tym, i twórczością cyfrową, tak. i matematyką, i wszystkim innym po kolei. No tylko, żebyśmy w ogóle wiedzieli po co, jakie teraz, co jest do zrobienia teraz na tym świecie. Po co my się uczymy, żeby co dalej. Jestem tobą zachwycona. Wiem, że nie powinnam tak mówić, ale generalnie to jest mój podcast i mogę powiedzieć, proszę państwa, co chcę. Jestem zachwycona twoją wrażliwością i tobą bardzo ci dziękuję, Karolina. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Bardzo miło mi było z tobą rozmawiać. Dziękuję. Naprawdę to jest cudowne móc czasami po prostu się wzruszyć podczas rozmowy z kimś i to właśnie teraz nastąpiło. Proszę państwa, Karolina Gruszka była moją i państwą gościnią, feministka, aktorka, prezeska fundacji, czyli osoba, której serce jest duże, pojemne? Może która stara się być w kontakcie ze swoim sercem. O, w kontakcie z sercem i to jest wspaniałe. Bardzo dziękuję. Zapraszam państwa w każdy poniedziałek do Na Temat, na nowy odcinek Halo Haller i zapraszam, subskrybujcie państwo, subskrybujcie, to jest trudne słowo, kanał Na Temat na YouTubie. Do zobaczenia, dziękuję.